zawaliło już w ogóle. Wyjdę. Tak, spadło. Nie. Tam jest jeszcze studnia, chłopak. Prosto, no prawo. A słuchaj, a ja tu patrz, który... No może załóż się. Dobytek, że poskoczy. O, widzisz. Jak mi tu przeszkadza. Nikogo nie ma. Znaczy przynajmniej... Co tutaj dzisiaj się dzieje? To jest taka akcja ogólnopolska, spis osób bezdomnych zlecona przez ministerstwo. A tu na terenie powiatu bełchatowskiego dużo jest tych bezdomnych? No, generalnie ja mogę powiedzieć tylko o tym, co się dzieje na terenie miasta, więc mamy w zarejestrowanych osób bezdomnych w placówce w naszym schronisku miejskim około 50 i obecnie w Monarze, w placówce Monaru 56 osób. Jakie to są te koczowiska? Takie tutaj poza miastem, czy w mieście raczej też? No zdarzają się w mieście, chociaż już coraz rzadziej, ponieważ schronisko działa już jako ogrzewalnia, noclegownia w tym okresie zimowym, więc te osoby bezdomne raczej pojawiają się w schronisku w tym okresie. No latem jest trochę gorzej, no bo wiadomo, pogoda sprzyja, ale no, my staramy się na bieżąco pilnować tych miejsc. A na chwilę obecną w schronisku ilu jest zameldowanych bezdomnych? 46 osób, z takich moich informacji na dzień dzisiejszy. A ogólnie w Bełchatowie? To jest taka przybliżona liczba. Tak można by się było spodziewać, że to tak będzie. Takich osób bezdomnych, bezdomnych przebywających w placówce bądź gdzieś na terenie miasta. No wiadomo, że są osoby, które nie mają stałego zameldowania, ale jednak gdzieś tam mieszkają. Więc no tak jakby my zgodnie z naszą ustawą nie uważamy ich za osoby bezdomne. Ale takich przebywających w różnych miejscach to jest około 50 osób na terenie miasta. Naszych, bełchatowskich. Czy tych ludzi przybywa? No niestety przybywa i są coraz młodsi. A takich... Ogólnie, szacunkowo, ilu może być bezdomnych w Bełchatowie? No, około 150 osób, tak myślę, łącznie z tymi osobami, które przebywają gdzieś u kogoś w mieszkaniach, na jakichś, brzydko powiem, melinach. Ilu brakuje? No, na dzień dziś, teraz, w tej chwili, przy liczeniu w schronisku nie odliczyło się 3 osoby.